Sponsorem programu jest Bank Pekao S.A. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Napędzamy przyszłość. Dorota Łosiewicz, to jest Studio Polaków, Telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Studio Polaków to program, który nasi widzowie współtworzą wspólnie z nami. Wystarczy zainstalować mobilną aplikację Studio Polaków na swoim telefonie, tablecie, laptopie i później połączyć się z nami podczas trwania programu na żywo. Zobaczcie Państwo, jakie to proste, krótka instrukcja obsługi aplikacji Studio Polaków. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze Studia Telewizji w Polsce.pl. Widzicie Państwo, jakie to proste. Wystarczy zainstalować aplikację mobilną Studio Polaków, żeby się z nami połączyć podczas trwania audycji na żywo. I tak właśnie się stało. Mamy połączenie z pierwszym widzem. Dzień dobry, witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Witam Pani Doroto, Marek Wiśniewski z Wołomina. Witam serdecznie, Panie Marku. Z czym Pan do mnie dzwoni dzisiaj? Dzisiaj może z takim pytaniem. Według Pani, jak jest z patriotyzmem w Polsce u Polaków? Z patriotyzmem. Obecnie. Mhm. A jakby pan zechciał zawęzić to pytanie, bo różnie jest w różnych grupach. Czytelnicy Gazety Wyborczej czy widzowie TVN-u mają chyba trochę inne podejście do patriotyzmu, no, niż na przykład widzowie naszego programu. No, chodzi nam o bardziej w tych prawicowych jednak. Bo często po prostu słyszę, że młode pokolenie w ogóle nie interesuje się patriotyzmem, historią. Po części faktycznie można to zaobserwować, ale moim zdaniem nie jest tak źle, jak to jest po prostu często opisywane. No i tu jestem tak ciekawy Pani zdania w tej kwestii. Panie Marku, wie Pan co, moim zdaniem wystarczy 11 listopada pójść na Marsz Niepodległości, żeby zobaczyć, jak jest z patriotyzmem wśród młodych Polaków. Jak byłam na ostatnim marszu, to tam było pełno rodzin z dziećmi, młodych ludzi. Oczywiście część mediów najchętniej pokazuje tylko narodowców, szuka w tym tłumie ogolonych głów, natomiast jest tam rzesza naprawdę młodych, radosnych, szczęśliwych, dumnych z Polski, dumnych z niepodległości młodych ludzi i mnóstwo rodzin z dziećmi. I to właśnie te dzieci wyrosną później na wspaniałych patriotów. Dzieci uczone dumy z niesienia wysoko podniesionej biało-czerwonej, ze śpiewania hymnu, uczone tej dumy z polskości. A Pana zdaniem, jak to jest z tym patriotyzmem? Moim zdaniem jest całkiem dobrze, jest to przyputrowane takim trochę niemyśleniem o tym, spychaniem tego gdzieś dalej, ale myślę, że to jest tylko puder, że naprawdę to bardzo drzemie w nas, w Polakach. Dlatego się dziwię no, takim najeżdżaniu na młodych ludzi, że nie czują tego, że po prostu w razie czego nie będzie z nich żadnego pożytku. Jestem zupełnie innego zdania. Ale na pewno przydałoby się coś takiego, żeby no jednak troszeczkę bardziej pociągnąć tą historię w Polsce, bo sporo się mówi chociażby o II wojnie światowej, bo to jest nasza najbliższa taka tragiczna historia.
Natomiast dosyć mało mówi się chociażby o królach polskich, o ich dokonaniach, które były naprawdę u niektórych przeniezwykłe. Na pewno bym chciał, żeby powstawały muzea w Polsce, bo tego jest strasznie mało. W Warszawie, jakbym chciał wyszukać takie muzeum, żeby coś z historii Polski się dowiedzieć, to jest tego naprawdę niewiele. Mm-hmm. A przecież każdy król prawie, no może oprócz kilku, powinien mieć jakieś swoje muzeum w Polsce, niekoniecznie w Warszawie, ale powinno być takie muzeum. Na pewno powinny być też jakieś lektury trochę inne niż są w tej chwili, na przykład biografia Piłsudskiego. No ja jak to czytałem, to była autoryzowana biografia przez córkę generała, więc to naprawdę na końcu dało mi dużo do myślenia. I według mnie powinna być coś, taka lektura albo coś w tym stylu. Mhm. Wie pan co, panie Marku, na pewno jest tak, że w szkołach jest największy problem z tą współczesną historią, bo do tej pory często było tak, że tak były te programy ułożone, czy też podstawy programowe, że te dzieciaki zaczynały gdzieś tam od starożytności i potem i to szło gdzieś tam przez te starsze klasy szkoły podstawowej, w liceum znowu, w gimnazjum starożytność, w liceum potem starożytność i jakoś nigdy nie starczało czasu na tę najnowszą, współczesną historię Polski, która jest dla nas tak naprawdę najważniejsza. Te podstawy programowe, te programy się zmieniają. Miejmy nadzieję, że ta historia współczesna nie będzie już pomijana. Co zaś się tyczy różnych postaw, to też proszę zobaczyć, jak wiele się w ostatnich latach nawet zmieniło, bo na przykład powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego pozwoliło odświeżyć, w ogóle przypomnieć sobie, odnowić mit powstańców, przypomnieć ich postawy. Kiedyś, no, ja nie pamiętam, żeby tak hucznie przed czasem sami powstania, Muzeum Powstania Warszawskiego, żebyśmy tak czcili, wspominali datę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dużo, dużo, dużo się zmieniło i ten mit powstańczy odżył, na pewno odżył, został odświeżony w świadomości młodych ludzi i jest dla nich bardzo ważny, a ważny jest także dla tego starszego pokolenia, które powoli, no niestety, odchodzi, ale widać, jak ci ludzie bardzo się cieszą, kiedy widzą młodych ludzi upamiętniających wybuch tego powstania, więc myślę, że dużo się zmienia, dużo się też mówi przecież o żołnierzach wyklętych, o których wcześniej, którzy byli zapomniani, zagrzebani w annałach historii, więc na pewno wiele się zmienia i to też na pewno ułatwia młodym ludziom budowanie tych postaw patriotycznych, ale oczywiście bardzo wiele zależy też od domu, od wychowania i od podejścia rodziców do historii. Też od nauczycieli historii, bo mnie mocno historią zaraził mój nauczyciel historii, który w ogóle klasy przeozdabiał, jakieś gablotki z mieczami, hełmami, jakieś myśliwce podwieszone pod sufitem. To naprawdę robiło takie wrażenie i wręcz zachęcało, żeby zagłębić się w tą historię, że to nie są tylko jakieś tam nudy, ale też potrafią być bardzo ciekawe fakty, które można tam wyszukać i się nauczyć. I tu fajnie byłoby, gdyby po prostu historycy podchodzili tak, jak mówił pan, od historii w podstawówce. No to było coś niesamowitego, do dzisiaj to pamiętam. Mm-hmm. Panie Marku, na pewno ważne jest też budzenie pasji w młodych ludziach, to co pan mówi, czyli nauczyciele historii rzeczywiście bezcenni, bo bez tego budzenia pasji, budzenia chęci, też prowadzenia poszukiwań na własną rękę, wiele by nie było. Znam jedną osobę, która zajmuje się zawodowo niemalże budzeniem pasji historycznej wśród dzieci. Pozdrawiam Kraków i Macieja Sikorskiego przy tej okazji, więc no to rzeczywiście ma pan rację, bo jak ktoś podejdzie do tematu nudno, zechce tylko przelecieć po łebkach, to rzeczywiście nic z tego nie będzie, a przecież bez znajomości przeszłości ciężko zrozumieć teraźniejszość i przyszłość. Tu się z panem zgadzam. Co pan jeszcze w sprawie nauczania historii, czy też w ogóle miłości do historii, bo chyba powolutku będziemy musieli zmierzać do końca. Bo chcę powiedzieć, że historia naprawdę jest ciekawa. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo można się wywiedzieć. Aż mnie dziwi, że no, tak mało ludzi się wczytuje w tę historię. Aż najbardziej mnie denerwuje zdanie, że historia to przeszłość, a należy żyć przyszłością.
A to, co ktoś kiedyś powiedział, że historia kołem się toczy, to jest oczywista oczywistość dla mnie. Panie Marku, pan mnie odpytał na okoliczność postaw patriotycznych wśród Polaków, to teraz pozwoli pan, że ja pana odpytam, ponieważ połączenie, które czekało w kolejce, zostało zerwane, więc ja sobie pozwolę jeszcze chwilkę z panem porozmawiać, a już wcześniej kilka razy musiałam panu odbierać głos, więc wykorzystajmy ten czas na maksa. Panie Marku, Eugeniusz Kłopotek, czy to jest Kłopotek dla PSL-u? Eugeniusz Kłopotek zrezygnował z polityki, a to wszystko z powodu koalicji PSL-u z ruchem Kukiz 15 i z tego powodu, że przyjaciel pana Kłopotka został wypchnięty z jedynki, a na to miejsce wskoczył Paweł Kukiz, o czym nikt podobno w terenie, w regionie nie był poinformowany. No i co z tym Eugeniuszem Kłopotkiem? To jest kłopot dla PSL-u, czy nie jest, panie Marku? Znaczy, kłopot jest taki, że już go nie ma. To jest duży kłopot dla PSL-u, bo to był naprawdę, jest bardzo wyrazisty poseł i trzeba go naprawdę cenić za jakąś lojalność, bo co by się nie działo, on naprawdę jest całym sercem za swoją partią, tak szczerze, to mu trzeba przyznać. Lubię go słuchać, bo mówi często rzeczowo i potrafi walić prawdę, kiedy to PSL-owi nie było wygodne, ale tym bardziej to po prostu wiarygodniał siebie i partię jednocześnie. Więc teraz, jak z tego powodu się go, powiedzmy, pozbywają, no to jest duża strata po prostu dla nich, nie dla niego. No, jest duża strata dla PSL-u i pytanie o przyszłość w ogóle tego mariażu PSL-u z ruchem Kukiz 15 i czy rzeczywiście coś z tego wyniknie, pana zdaniem? No, wyniknie to, że PSL dostanie się do Sejmu. Kukiz i może z jego dwóch posłów, to tak maksymalnie, co myślę, że się uda. I tyle po prostu tego widzieli. No, może panowi Tyszce się uda troszeczkę tam podkopać PSL. Zobaczymy, ile będzie czasu miał na to. No, zobaczymy, kto tutaj kogo podkopie, bo wie pan, jak to jest z tymi dołkami, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Dziękuję serdecznie, panie Marku, za to połączenie. Pozwoliłam się dzisiaj panu wygadać i poszaleć po całości. Dziękuję i na pewno do zobaczenia, bo jest pan naszym stałym widzem. A jeszcze na koniec przypomnimy państwu, jak łatwo wziąć udział w programie Studio Polaków, jak łatwo wziąć udział w audycji na żywo, jak łatwo z nami się połączyć. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu, zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze studia telewizji w polsce.pl. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do korzystania z aplikacji Studio Polaków. Naprawdę bardzo łatwo tę aplikację zainstalować, bardzo łatwo się z nami połączyć. Zachęcam do wybierania dziennikarza z listy tam zaprezentowanej. I wtedy podczas programu na żywo połączymy się z państwem. Za Studio Polaków już dziękuję. A za chwilę, proszę państwa, gorące pytania. Podsumujemy 4 lata pierwszej damy, choć oczywiście minęły 4 lata urzędowania i prezydenta, i pierwszej damy, to jednak porozmawiamy o tym, czy Agata Kornhauser-Duda to tajna broń prezydenta, czy może wręcz przeciwnie. Zapraszam już za chwileczkę. Sponsorem programu był Bank Pekao S.A. Sponsorem programu był PKN Orlen. Napędzamy przyszłość.